Halo, halo, dobry wieczór. Chyba już jesteśmy pomalutku. Musimy podglądnąć. Podglądnijcie dziewczyny, czy już jesteśmy. Poudostępniajmy się. Halo, halo, dobry wieczór. Tak, ja się słyszę. To znaczy, że jesteśmy. Okej. Poudostępniajmy się, tak żeby zaprosić wszystkich. Na live napiszcie, kto jest z nami, bo mamy już 4 osoby. Kto jeszcze chce poudostępniać po grupach, to poudostępniajcie. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj słuchajcie możliwości Oriflame, ale troszeczkę od innej strony, ponieważ oprócz teorii, cześć wszystkim na transmisji, oprócz teorii będziemy mówić o żywych przykładach, które tutaj z tych możliwości Oriflame korzystają, mają swoje zdania na ten temat, mogą coś nam powiedzieć, poopowiadać. I jesteśmy, słuchajcie, w gronie tej zacnym. Ania, Paulinka, Edzia and me. I... Cześć. Cześć. Witajcie, witajcie wszyscy. Dobra, czekamy sekundę, aż się włączycie. I zaraz, słuchajcie, ruszamy z kopyta. Kto jest z nami? Widzę Joasię Orzechowską, widzę Grzesia, widzę Basi, widzę Ulcie. Kto jeszcze? Ujawnić się poproszę, napisać, kto jest z nami, pooznaczać się. Jak będzie 10 osób, to zaczynamy. I mamy dzisiaj, słuchajcie, temat taki, który się wydaje znany, ale myślę, że może nie dla wszystkich i też jak zobaczycie te przykłady żywe i te opinie dziewczyn. Mamy tutaj super świeżo awansującą Paulinkę i super szybko awansującą Anię i super eksperta od wszystkiego tutaj w Oriflame, Edzie. Tak. I będziemy, słuchajcie, zaraz zaczynać. Moi drodzy, napiszcie, kto jest z nami jeszcze, bo ja nie wiem, czy będę widzieć komentarze. Czyli kto jest z nami, to pisze jestem. O, Grzesiu się cieszy. Skacze tu taka zielona świnka. Nie wiem, co to miało znaczyć, Grzesiu, ale witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Agnieszka. Dobra, słuchajcie. To ja może podłączę prezentację, tak abyśmy już wystartowały, bo firma Oriflame dla nas tutaj, którzy są na naszej grupie, dla nas, którzy uczestniczą w spotkaniach, oglądają nas na Zoomach, czy właśnie przychodzą do naszego studio, to wiecie, że dużo rzeczy o Oriflame my wiemy, prawda? Natomiast jest tak, że wiele osób, które no nie są jeszcze w Oriflame, ani nie korzystały z naszych tutaj spotkań, to o Oriflame wiedzą naprawdę bardzo niewiele. I moi drodzy, chciałabym tutaj z dziewczynami porozmawiać właśnie na temat tego, co my wiemy o Oriflame, a czy dziewczyny, tak zadam wam od razu z góry pytanie, czy dziewczyny zanim dołączyły się do Oriflame, to czy to wszystko, co teraz tutaj wyświetlę, to było takie oczywiste dla was? Czy wy o tym wiedziałyście wcześniej właśnie o takich rzeczach? Czyli jak długo firma jest, że już ponad 50, już 50 lat na świecie, już będzie ponad 50 za niedługo, że jest nas bardzo dużo, tak, że bardzo dużo osób na świecie korzysta z aplikacji do zakupów indywidualnych, do sprzedaży, do budowania swojego biznesu, że mamy wiele fabryk na świecie, że własne laboratoria, badania kliniczne, czy właśnie, że bardzo często odbywają się testy kliniczne właśnie, na które po prostu udokumentowują nam jakość naszych produktów. Czy wy wcześniej o tym słyszałyście kiedykolwiek? Nie. Nie, powiem tak, ja przynajmniej na wszystkiego nie wiedziałam. Wiedziałam tam parę rzeczy, ale nie było to tak dla mnie jasne. Nie wiedziałam, wiedziałam, że jest Oriflame długo, ale nie wiedziałam, że aż tyle. I nie wiedziałam o tych wszystkich rzeczach. Dopiero dołączając do Oriflame się o wszystkich rzeczach dowiedziałam. A powiedz mi, Aniu, czy dla ciebie te rzeczy są ważne?
czyli takie zaplecze właśnie zarówno doświadczenie, jak i tego właśnie zaplecze fabryk, własnych laboratorii. Czy to dla ciebie ma znaczenie, że firma takie rzeczy posiada na własność, a nie gdzieś tam korzysta? Tak, jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ mało się zdarza i praktycznie rzadko się zdarza, żeby któraś firma miała badania kliniczne, ponieważ one są bardzo drogie. Tyle laboratoriów medycznych, które mają ogólnie Oriflame, no nie ma szans, żeby któraś miała firma. I dla mnie to jest bardzo ważne, ponieważ ja stawiam na naturę, na rzeczy, które są dla mnie przyjazne, nie używając chemii z jakimiś parabenami. Jest to dla mnie bardzo ważne. Ja się chcę zdrowo odżywiać i dbać o własne zdrowie swojej rodziny i najbliższych osób moich. Bardzo Ci dziękuję. Wiesz, to właśnie powiedziałaś chyba to, co jest najważniejsze właśnie dokładnie na tym slajdzie też i pokazane, że tutaj Oriflame w cudzysłowie ma takiego ogromnego, pozytywnego bzika na punkcie właśnie jakości, natury, tego, abyśmy po prostu byli firmą, która produkuje bardzo wysokiej jakości produkty w przystępnych cenach, praktycznie takich, na które wszystkich nas, niezależnie od zasobu portfela, stać. Edytko, powiedz mi, czy ty jak dołączałaś do Oriflame, przychodziłaś na pierwsze spotkania, to czy ty w ogóle wiedziałaś o tych rzeczach, ale też czy były one dla ciebie ważne, aby właśnie korzystać z produktów, które mają takie zaplecze naukowe, techniczne i jakość przede wszystkim? W moim wypadku było to tak, że ja zanim zapisałam się do Oriflame, żeby kupować taniej, kupowałam te kosmetyki od kogoś innego. W ogóle nie miałam pojęcia ani ile firma istnieje. To, że jest ze Szwecji tylko, ale o naukowcach, fabrykach, właścicielach i patentach, badaniach kompletnie nic, kompletnie nic. Natomiast jak dołączyłam do Oriflame, zapisując się, żeby kupować dla siebie i dowiedziałam się o tych wszystkich rzeczach, to wręcz oszalałam na tym punkcie i jak oszalałam, tak zaczęłam to wszystko przekazywać dalej, że w rok zaczęłam kwalifikację na dyrektora. Dlatego do dzisiaj jest to dla mnie ogromne, ogromne zaplecze do pracy, do chwalenia się tym i do przekazywania tych informacji dalej, właśnie po to, żeby też ludzie mogli skorzystać i ze zdrowych produktów, i ze zdrowia, które oferuje wellness, ale też właśnie z tych możliwości, że to jest bardzo proste podzielić się tą wiedzą, żeby ludzie też mieli dobrze. Tak, tak, dokładnie. I wiesz co, i to też z mojego punktu widzenia jest, słuchajcie, strasznie ważne, bo nawet jak są firmy różne na świecie, które dbają o produkty, o jakość czy o badania, to te firmy mają po prostu kosmiczne ceny tych produktów, albo druga strona medalu, nie możemy my jako użytkownicy na takich produktach zarabiać czy budować własnego biznesu. A tutaj mamy taką, słuchajcie, niesamowitą możliwość zarówno od strony jakości, tej pewności, że firma ma wszystko produkowane wewnątrz, czyli nie korzystamy z obcych fabryk, że mamy właśnie Instytut Badań Dermatologicznych, Centrum Rozwoju Produktów w Irlandii, w Dublinie, że mamy Centrum Wellness w Igelosie, Zdrowego Stylu Życia i badań w ogóle nad zdrowym stylem życia, ale to jest po stronie tego zaplecza technicznego, które jest strasznie ważne, że właśnie firma ma to wszystko w własnych rękach i takie rzeczy pilnuje, ale druga rzecz właśnie taka, że właśnie to się przekłada również na to, że można w bardzo atrakcyjnych cenach te produkty produkować i sprzedać nam, użytkownikom, i jeszcze pozwolić nam na tych produktach właśnie zarabiać. Bo gdyby to trafiło na półki do sklepów, byłoby dużo droższe, no i na pewno nie byłoby szans właśnie gdyby to nie był system MLM, nie moglibyśmy zarabiać, tak? Więc tylko dlatego, że mamy sprzedaż bezpośrednią i możliwość budowy własnego biznesu, to te wszystkie opcje są dla nas dostępne. Słuchajcie, aplikacja. Wszyscy z niej korzystamy i to jest narzędzie, które jest bardzo, ale to bardzo popularne, jeśli chodzi o korzystanie z zakupów własnych dla sprzedawców, czy narzędzie właśnie wygodne, które mamy każdy w własnym telefonie. Dziewczyny, patrząc na te możliwości, które są teraz, to Edzia trochę pamięta czasy, kiedy jeszcze nie było aplikacji, natomiast Paulinka, Ania, wy dołączyłyście do Oriflame już w czasach, kiedy
Jest aplikacja i strona i bardzo łatwo jest właśnie korzystać z zakupów własnych. Powiedzcie mi dziewczyny, jak wy na to patrzycie właśnie pod kątem takiej chęci złożenia zamówienia czy wybrania produktu dla siebie do domu? Czy to jest proste według was? Tak, tak. Szybko i fajne. Fajnie jest aplikacja. Paulinka, powiedz mi, ty na przykład jak dołączyłaś do Oriflame, to pomyślałaś przede wszystkim w pierwszej kolejności, że w jaki sposób będziesz korzystać? Dla siebie? Czy od razu myślałaś o tym, że będziesz coś zarabiać? Znaczy myślałam dla siebie. I dopiero jak mi się spodobały te produkty, no to polecałam siostrze, mamie, mężowi, tam w kółko, każdemu. No okay, i zamawiali u mnie, a później po prostu ich powiedziałam, że mają okazję, żeby po prostu sobie taniej 20% mieć zniżki i samemu zamawiać. I korzystać na tym na różnych gratisach i jakichś ofertach. A powiedz mi, jakie produkty jako pierwsze, w pierwszej kolejności wybrałaś z katalogu, jak się właśnie zapisałaś, dołączyłaś do Oriflame? Wiem, że od Agnieszki dużo polecała mi właśnie ten zestaw cały Nowe Age, więc od razu zaryzykowałam i kupiłam i nie żałuję, bo jest wydajny, mam na bardzo długi czas i w ogóle później skóra jest po prostu bardzo gładka na twarzy. No i później też tusze bardzo tanie są i w ogóle super, też trwałe i tam takie też typowo rzeczy, które potrzebne są w domu, czy żele pod prysznic, czy dzieciom po prostu pasta, szczoteczka i to fajnie też, że coś dla dzieci też są różne oferty. Super. Aniu, a ty jakie pierwsze produkty z katalogu wybrałaś? No moje pierwsze produkty to było przede wszystkim, podobały mi się perfumy Divine, więc zakochałam się w tym zapachu. Oczywiście butelka, która wygląda po prostu jak milion dolarów, no stwierdziłam, że ja muszę je mieć. A ponieważ była też korzystna oferta na nie, to chciałam mieć takie u siebie w domu. Oczywiście były też astaksantyna, ponieważ zależało mi też na spróbowaniu i zobaczeniu, co się stanie, gdzie przy zażywaniu właśnie suplementów z algami, które no mogę powiedzieć, że dzisiaj z przekonaniem, że po prostu trafione w dziesiątkę, pozbyłam się kaszlu astmatycznego. Nawet jeżeli cokolwiek nie bierze, to po prostu moja odporność jest na pewno dużo lepsza. Więc to były pierwsze produkty jakby, które zakupiłam, ale były też i pasta do zębów i jakieś, nie wiem, do makijażu coś tam kupiłam chyba, jakiś żel pod prysznic, żel pod prysznic był Milk Honey, no i po prostu się zakochałam też, bo moja skóra po prostu jest aksamit, więc dla mnie to była bomba. Ale nie myślałam od samego początku o biznesie, bardziej nastawiona byłam tylko na kupowanie dla siebie i dla bliskich. Super, dzięki. No widzicie dziewczyny, że jedna i druga z was powiedziały o tym, że właśnie zaczęłyście od siebie, od rodziny, od takich podstawowych rzeczy, które można kupić w Oriflame, a wcześniej kupowałyście gdzieś indziej, prawda? I ta aplikacja sprawdziła się do takich prywatnych, domowych czy własnych, indywidualnych zakupów. Ja pamiętam też, że Edytka, jak ty dołączyłaś, to dołączyłaś na kursie makijażu. Powiedz, co ty w pierwszym swoim zamówieniu, pamiętasz, bo to dawno było, ale co ty wtedy wybrałaś dla siebie, jako na samym początku? Na samym początku, no wszystkie te kosmetyki, którymi się malowałam, bo wcześniej raczej oprócz tuszu do rzęs i jakieś pomadki w kolorze nude, no to nic nie używałam, a tu jednak po kursie makijażu no to doszła pielęgnacja, doszła baza, doszedł korektor, doszedł podkład, doszła paletka do konturowania, doszły pędzle, doszły cienie. Także było tego bardzo sporo, bardzo sporo. No plus rzeczy do mycia, ale po kursie makijażu najpierw w koszyku pojawiło się to, czym się malowałam, żeby mi to nie umknęło. A ja też pamiętam, że ty bardzo szybko zakochałaś się w pielęgnacji Oriflame. Tak, w pielęgnacji też tak, no wejdź, bardzo szybko się zakochałam, ale zakochałam się też w wellness, ponieważ miałam to w programie Witaj.
więc od programu Witaj Saszetki Wellness u mnie się zaczęły. No i praktycznie jak kupiłam pierwszy zestaw, odkąd się zapisałam, to już co 3 miesiące regularnie kupuję zestawy nowe i od 6 lat również produkty wellness. No i Edzia, płynnie przeszłaś do programu Witamy, w którym, słuchajcie, zmienia się on z czasem, prawda? Jak dołączamy, to mamy różne programy Witamy. Teraz mamy taki, jaki wyświetlamy teraz na slajdzie. Natomiast Edzia powiedziałaś jedną ważną rzecz, że zakochałaś się w tych produktach, które dostałaś w prezencie od firmy, które dostałaś od Oriflame, właśnie wymieniając punkty na nagrody. No i myślę, że my teraz w programie Witamy mamy też bardzo super nagrody, piękne kosmetyki i to takie, powiedziałabym, hity, największe hity Oriflame, bo mamy właśnie to, co Ania, ty powiedziałaś, Milk & Honey, mamy Eclat Foam Weekend, mamy maskę 8 godzin snu w słoiczku wraz z żelem naszym cudnym Supreme od Novage i też wersja męska programu Witamy. Dziewczyny, powiedzcie, jakie wy miałyście programy Witamy i czy dołączając do Oriflame, ten program Witamy był dla was atrakcyjny? Czy on się wam po prostu spodobał, że to jest fajna opcja wymieniać sobie punkty na prezenty? No dla mnie, ja już nie pamiętam dokładnie, co ja miałam w tym programie Witamy, przyznam szczerze, bo już troszkę czasu minęło i generalnie dużo się dzieje, więc ja nie tylko miałam prezenty z programu Witamy, ale miałam też z programu Zapraszaj. Oczywiście odebrałam swój peeling kawitacyjny, odebrałam maskę Swedish Spa do pielęgnacji dłoni. No po prostu dla mnie peeling wtedy był solny chyba do tego też. Także no nagród było, powiem szczerze, wiele i bym powiedziała, że no fantastyczne, bo do dzisiejszego dnia korzystam z peelingu kawitacyjnego i uważam, że każda kobieta może to mieć w swoim domowym zaciszu. Polecam korzystać z tych programów jak najbardziej. Nie dość, że się ma zniżkę, to jeszcze jak się oczywiście z kimś podzielisz taką aplikacją, to ty też dostaniesz fajne prezenty, tak? Która firma daje takie prezenty, gdzie można naprawdę skorzystać z fantastycznych nagród. Tak, tak. Natomiast słuchajcie, to też jest tak, że te osoby, które przetestują właśnie, zwłaszcza produkty, bo nieraz w programach Witamy mamy różne gadżety, prawda? I one są fajne, ale jednak nowa osoba, która nie zna jeszcze naszych produktów i ma okazję właśnie za punkty odebrać kosmetyki, przetestować, poznać, zakochać się, tak jak dziewczyny mówicie, to chyba to jest najfajniejsza opcja, bo przynajmniej później znamy tą ofertę katalogu, jesteśmy w stanie coś o niej powiedzieć, czy właśnie nawet od razu zacząć sprzedawać produkty, zbierać zamówienia czy zarabiać, bo już mamy co pokazać i coś o czymś opowiedzieć, prawda? Paulinka, powiedz, a ty jak dołączyłaś do Oriflame, to też miałaś swój program Witamy. Pamiętasz, jaki on był? Podobał ci się? Tak, podobał się, pamiętam i bardzo mnie zachęcił, bo był ekspres. Ekspres, o jak fajnie. Tak, Golsta, tak, do czego sta, tak. I perfumy. Perfumy Possess i bardzo lubiłam je i lubię, więc super. Czyli program się podobał. Okej, okay, a tak. Powiedz, dziewczyny, powiedzcie, czy w ogóle dla was program Witamy to był program, który usłyszałyście na samym początku, dołączając do Oriflame, że taki program istnieje, że wymieniamy punkty na nagrody, czy poznałyście ten program później, już gdzieś tam korzystając? Nie, no poznałam w momencie, kiedy tak naprawdę zaprosiła mnie Madzia do kupowania sobie taniej. Opowiedziała o tym, że jest program Witaj, program Zapraszaj. Powiedziała o tych wszystkich korzyściach, które niesie ze sobą aplikacja Oriflame, tak? Firma Oriflame. Fajnie, wiecie, to jest właśnie strasznie ważne, żebyśmy o tym programie Witamy mówili, bo to jest taki pierwszy krok w nagrody, które daje firma i tych nagród później jest dużo więcej, bo tak jak Aniu wspomniałaś, program Zapraszaj, Paulinka też mówiła o większej ilości różnych nagród, więc słuchajcie, my potem cały czas dostajemy różne propozycje, że za pewne działania możemy otrzymać różne nagrody, czy zestawy, czy właśnie nawet oferty dnia, tygodnia, też są często za punkty, więc fajnie jest właśnie takiej nowej osobie, która do nas dołącza, powiedzieć, że takie programy są, bo to nie jest takie oczywiste, prawda? Jak idziemy do sklepu i gdzieś coś kupujemy, to nie jest takie oczywiste, że za wydane pieniądze gromadzimy jakieś punkty, które od razu możemy
krótkim czasie wymienić na tak atrakcyjne nagrody, prawda? Często różne programy lojalnościowe poza Oriflame w różnych innych miejscach nie są aż tak szybkie do odebrania i tak atrakcyjne, wartościowe. Dziewczyny, chciałabym przejść powoli trochę już do tego, co chyba jest największym tutaj dzisiejszym naszym tematem spotkania, czyli możliwości biznesowe, czyli oprócz korzystania dla siebie, abyśmy porozmawiały o tym właśnie, co Oriflame nam daje, oprócz korzystania dla siebie, czyli oszczędzania. Co sądzicie o możliwości sprzedaży produktów? Jak wy na to patrzycie? Podoba wam się ta opcja? No, mnie się ona podoba. A powiedz mi, Aniu, bo wiem, że ty sprzedajesz, skąd ty bierzesz klientów i kto jest twoim klientem najczęściej, albo co te osoby najczęściej kupują? To powiem tak, klienci skąd się biorą? No przede wszystkim to jest każdy napotłakany człowiek, który gdzieś tam z rozmowy i w ogóle pyta się, co ty robisz, że ty tak fajnie wyglądasz, na przykład widzą, że coś mam nowego, jakich kosmetyków używam i tak dalej do makijażu, bo im się podoba, jak wyglądam. No więc ja też opowiadam, tak? Widzą, że straciłam kilogramy, schudłam 7 kilo, więc każdy mi się pyta, co ja zrobiłam w takim szybkim tempie, gdzie tak naprawdę no nic nie robię za wiele, żeby ten, oprócz tego, że oczywiście dbam o swoje zdrowie. Więc ja głoszę tutaj swoją jakby dobrą nowinę i misję, po prostu mówię o produktach wellness, o programie Zapraszaj, właśnie o wszystkich korzyściach tutaj, ale jeżeli ktoś nie może na przykład właśnie korzystać, bo nie wiem, nie ma takiego telefonu, coś nie jest internetowy ktoś, no to bardzo często dochodzi do tego, że ci ludzie po prostu jak słyszą moją historię, dlaczego Oriflame i jakich ja produktów używam, złącznie ze zdrowym odżywianiem produktów wellness, no to po prostu ci ludzie to chcą. Jak ja ich poczęstuję koktajlem Natural Balance, to po prostu zaraz zmienię, po prostu wszyscy mówią, wow, jak to smakuje, że to pyszne, prawda? No więc tutaj się samo, że tak powiem, nakręca i ja nie muszę za dużo się produkować, bo ja tutaj nikogo do niczego nie namawiam, ale po prostu ludzie chcą zdrowo żyć, chcą fajnie wyglądać, fajnie się poczuć. No i przede wszystkim właśnie dlatego ta sprzedaż idzie, bo jeżeli nie od razu ktoś założy aplikację z różnych powodów, tutaj nie będę tego tematu tak rozwijać szeroko, ale powiem tylko tyle, że właśnie zamawiają przeze mnie i dzięki temu po prostu ta sprzedaż rośnie. Tak. I Aniu, poruszyłaś ważny temat, czyli to właśnie, że taką sprzedażą naturalną możemy nazwać fakt, kiedy my nie do końca chcemy sprzedawać, tylko my tak sprawiamy, że klient sam chce kupić, ponieważ przetestuje, zobaczy, zapozna się z produktem, usłyszy trochę o produkcie, ale też i zobaczy ciebie, zobaczy, że te produkty działają na ciebie, też sama opowiesz o swoich doświadczeniach i automatycznie aż się chce po prostu wtedy tak to samo, co ty masz, prawda? Tak. Czyli właśnie to się nazywa sprzedaż naturalna, która wynika właśnie z naszych historii, z tego, co my sami o danym produkcie sądzimy, ale też i jak on na nas wpływa i wystarczy coś opowiedzieć, wystarczy coś pokazać. Na czasem, tak jak mówisz, wiele nie trzeba mówić, wystarczy spojrzeć na ciebie i od razu widać różnicę, prawda, że tak, zmienia dokładnie. Się, sylwetka się zmienia, wygląd się zmienia, że to po prostu działa. Paulinka, powiedz, czy ty sprzedajesz? Teraz nie, ale przedtem tak, sprzedawałam. A powiedz mi, skąd miałaś klientów i co to było? Znaczy jak pracowałam, to bardziej ten, ale teraz no po prostu przynosiłam to, co miałam, to, co sobie zamawiałam, no to w większej ilości, no i po prostu i pokazywałam, no i kupowali ode mnie. A dziewczyny, pokazujecie sam katalog, czy też, bo Ania mówiła o tym, że daje do przetestowania produkt, opowiada, daje nawet koktajl czy super shake do spróbowania, ale dziewczyny, powiedzcie mi, czy najwięcej zamówień było z samych katalogów rozdawanych, czy właśnie z tego, jak dawałyście produkt do przetestowania, do katalogu?
No nie, no nie, na pewno nie z samego katalogu, tylko właśnie do przetestowania, czyli nie wiem, zrobiłam pielęgnację dłoni, wypróbowałam krem do wypróbowania, perfumy, które mi się psikam, bo ktoś komuś się podoba zapach, no i tak jak mówię, no te produkty wellness, tak? A Paulinka, ty bardziej pracowałaś na katalogu, czy bardziej I właśnie... Tak, i tak, i tak, i tak. Okay. Ale bardziej działało to, że jak pokazałam, ktoś sobie przetestował i bardziej to zachęcało, mi się wydaje też. Nie sam katalog. No katalog też tam można pomagać, ale nie wszystko. Okej. Okay. A dziewczyny, zaznaczacie w katalogu coś? Przygotowujecie katalog, czy tak po prostu dajecie taki, który taki gotowy jest, jak kupujemy w Oriflame katalogi? Czy to jest katalog, który przygotowujecie, zaznaczając coś fiszkami, czy opisując? No ja powiem tak, że zaczęłam opisywać ten katalog, mam pozaznaczone oferty, które są korzystne i klient na pewno się tym potencjalnie zainteresuje, ale bardzo często jest tak, że zanim ktokolwiek ogląda katalog, to po prostu on chce spróbować tego, co ja mam, co ja przetestowałam i tak to działa i po prostu zanim... W ogóle nawet klientka ostatnio nie chciała katalogu, tylko ona mówi, jak próbowała, to ona mówi, ja chcę to, ja nie chcę żadnego katalogu oglądać, ja wiem, że ty mi to ten zamówisz i to będzie super. No to jest właśnie siła testymonialu i siła efektów, tak? Gdzie my od razu, no taka jest prawda, no pomyślcie sami, czy nie macie tak, że jak chcemy coś kupić, to po prostu szukamy i kupimy. A jak ktoś nam próbuje coś sprzedać na siłę, to raczej nie chcemy, prawda? Tylko bardziej chcemy kupić to, co nam jest potrzebne, to, co widzimy efekty u kogoś lub no, po prostu sami gdzieś tam czujemy potrzebę. Powiedzcie mi, dziewczyny, patrząc na ten przykład, czy tutaj jest przykład pierwszy, gdzie pokazujemy korzyści z kupowania taniej, z posiadania aplikacji, gdzie mamy cenę standardową, cenę promocyjną w katalogu, no i tą cenę, która pojawia się w aplikacji Oriflame i ten zysk. Teraz w tym katalogu jeszcze mamy specjalną zniżkę na zestaw Skinner Leaf, bo jeszcze ta zniżka działa, pomimo tego, że informacji nie ma, to ona działa. Natomiast jeśli chodzi o normalne właśnie minus 20%, no to jest dość sporo, prawda, gdzie mamy taniej od promocji, czyli nie tylko od ceny standardowej, ale jeszcze od ceny promocyjnej taniej. Ale zwróćcie uwagę na tą taką pod kropeczkami na dole rozpiskę, gdzie jest pokazana sprzedaż na przykład 10 zestawów. To jest to, co dziewczyny mówicie, że ktoś zobaczył, przetestował, miał próbki, miał możliwość na was zobaczyć efekty, posłuchać. Czy czujecie, że właśnie sprzedaż takich 10 zestawów, gdzie możemy komuś zarekomendować, pokazać próbki, czy właśnie w takiej perspektywie też, że ktoś nas zaczepia, widząc efekty, to, że coś się u nas zmieniło. Powiedzcie mi, czy to jest fajne dla was wyliczenie takie pod kątem zainteresowania kogoś sprzedażą, bo jednak jest to paręset złotych do przodu i myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy no różnie w tym portfelu u różnych osób jest, według mnie jest to całkiem fajna opcja zaproponowania właśnie komuś właśnie takiej pomocy, że możesz sobie tutaj u nas, ja ci dam możliwość, zacząć zarabiać na tej sprzedaży, polecaniu, dlatego że, no popatrzcie, samo 10 sprzedanych zestawów to jest 758 zł, licząc tylko to minus 20%, do tego wymiana punktów na pieniądze daje nam 195 zł z tego programu dla świetnego sprzedawcy, no i do tego jeszcze taka sprzedaż na 840 punktów daje nam od razu dwa awanse z rzędu, czyli 4,8% i 300 zł właśnie za poziom procentowy jeszcze, tak, za prowizję. Więc suma zysku w kwocie takiej 1253 według mnie jest sporym wynagrodzeniem dla kogoś, kto popracuje i sprzeda 10 zestawów na tym przykładzie Skinner Leaf. Co wy o tym sądzicie? No, to jest tylko 10 osób, a ludzi mamy no, w milionach, tak? Tak. Jeszcze przybyło trochę. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że to jest na przykład zestaw do skóry wrażliwej.
ile my słyszymy na co dzień tekstów, właśnie ja nic nie mogę używać, jestem uczulona, ja mam problem z cerą. Prawda? Bardzo dużo takich osób jest, które mimo tego, że po prostu stoją przed półką w sklepie i tak naprawdę nie wiedzą, co mają kupić, bo się boją używać czegokolwiek, boją się zmieniać, kupują byle co, potem się okazuje, że to nie działa, a takich osób jest multum, więc myślę, że dla osoby, która chce sobie dorobić, to myślę, że to jest bardzo dobra opcja. Ja tej na grupie, słuchajcie, piszę. To jest prawdziwa wypłata. Dokładnie tak. Ja na grupie napisałam pytanie, kto już używał tej serii i też myślę, że warto sobie zadać takie pytanie, czy my znamy tą serię i czy mieliśmy przyjemność przetestować, czy po prostu powiedzieliśmy znajomym o tym, jaka ta seria jest, bo ona jest po prostu genialna. Super się tą pianką myje twarz, świetnie lekka jest, nie klejąca, nawilżająca, błyskawicznie widać poprawę skóry pod kątem właśnie redukcji zmarszczek. Słuchaj, można test dłoń zrobić, nanieść na rękę jedną, na przykład serum i krem dzienny, a na drugiej nie mieć nic i porównajcie dosłownie nawet skórę dłoni, jak potrafi błyskawicznie być no ta jedna ładniejsza od tej drugiej i to od razu się dzieje. Więc na pewno rezultaty są od razu w lustrze widoczne. Więc taką linię, która takie błyskawiczne efekty daje, naprawdę super się sprzedaje. I jeśli tylko ktoś czuje właśnie taką żyłkę sprzedażową, albo w ogóle może nawet tej żyłki nie czuje, ale ma potrzebę na ten 1253 zł, no w tym katalogu muszę wam powiedzieć, że więcej, bo jest minus 30% jeszcze, to popatrzcie, jak na takiej serii można fajnie dorobić, bo jednak mam wrażenie, że wiele osób, gdyby usłyszało o tym, że do wypłaty, którą mam gdzieś tam, gdzie pracuję, mogę dorobić 1253 zł, to przecież słuchajcie, przez 3 tygodnie znaleźć 10 osób, które będą zadowolone właśnie z tej serii, tak, gdzie potrzebują produktów sprawdzonych, kompletnych, których nie da się zepsuć, bo są w gotowym pudełku, w secie, czyli kompleksowej pielęgnacji na 3 miesiące, to też to jest, słuchajcie, ani nie jakiś wielki wydatek dla tego klienta, który od was kupuje, bo ma super pielęgnację na bardzo długo, no i całą kompleksową odmycia przez właśnie krem pod oczy, przez serum, krem dzienny, krem nocny, czyli praktycznie wszystko, co jest mu potrzebne do tego, żeby zadbać o swoją skórę wrażliwą. Powiedzcie mi, czy czujecie, dziewczyny, taki potencjał w tym, aby właśnie pokazać tą możliwość sprzedaży innym osobom. Jak wy to widzicie teraz, w dzisiejszych czasach i w tej sytuacji, która jest? No powiem szczerze, że ja tak. Mam nawet 2 osoby, które bym chciała zaangażować i pokazać im, że mogą sobie dorobić do wypłaty. Nie tylko 2 osobom, ale w ogóle. No, każdej osobie mogłabym spokojnie polecić, że może się nauczyć tego i przede wszystkim, no, myślę, że w dzisiejszych czasach nikomu pieniędzy się, za przeproszeniem, nie wylewają za kołnierz, jak ja to mówię. I takie dodatkowe, te 1200 zł czy tam 1300, uważam za mega fajną opcję. Sama tego doświadczyłam, bo jestem w grupie osób, gdzie naprawdę już fajne pieniądze zarabiam i mogę wydać je tak naprawdę na własne przyjemności, czy to na zakupy, czy na cokolwiek innego. I naprawdę myślę, że fajnie jest mieć taki po prostu z tyłu głowy gdzieś, że mam to zaplecze finansowe i mam stabilizację, tak? Za te 3 tygodnie wiem, że tą kasę będę mieć po prostu. Tak, Aniu, mówisz bardzo ważne rzeczy, bo rzeczywiście to jest też tak, że my czasami nie mówimy na forum, prawda, że przydałoby nam się trochę więcej w portfelu niż jest, a jednak jak taką opcję usłyszy ktoś, prawda, i poczuje, że no w sumie mogłabym, to jest to naprawdę fajna propozycja na to, żeby jak nawet ktoś nie sprzeda od razu 10 zestawów, prawda, czy to będą inne produkty, czy to będą drobniejsze rzeczy, nie od razu zestawy, to ten przykład tylko pokazuje, że na ile się zaangażujemy, na tyle więcej w portfelu jest, bo są 3 źródła, jeśli ktoś sprzedaje tej kasy. Pierwsze źródło to jest właśnie na marży, czyli na sprzedaży, drugie na wymienie punktów na pieniądze,
a trzecie za przekraczanie poziomu procentowego. I tak naprawdę to jest suma trzech źródeł pieniędzy, które mamy do odebrania od firmy. No i Oriflame, tak jak powiedziałeś, Aniu, co 3 tygodnie płaci. I to jest super opcja, że można sobie zaplanować, ile tych pieniędzy zarobimy. Jeszcze słuchajcie, chciałabym a propos tej sprzedaży właśnie powiedzieć Wam o tym sposobie na test dłoni, bo to jest naprawdę świetny sposób na to, żeby komuś zarekomendować, czy to produkt, który chcemy sprzedać, czy też właśnie nauczyć kogoś sprzedawać. Dlatego, że jeśli jest zestaw na przykład Skinner Leaf, czy mamy na przykład próbki, bo jeśli ktoś jeszcze nie ma własnego zestawu, a chce spróbować zacząć sprzedawać te produkty, to moi drodzy, wystarczy mieć próbki i tej osobie, której chcemy ten zestaw pokazać, nanieść na rękę, powiedzieć posmaruj tutaj sobie, teraz serum, a teraz krem dzienny i poczekajmy chwilkę i porównaj dłonie. I tak naprawdę 100% osób, które tak zrobią, zobaczą, że jedna ręka jest gładsza, przyjemniejsza, pięknie wygląda, ma bardzo zdrowy wygląd i też pory skórne są zmniejszone, wszystkie mikrozmarszczki znikają i po prostu aż się chce tą drugą rękę posmarować, bo ta jest ładna, a ta nie. Więc naprawdę to działa. Jak ktoś widzi nawet na ręce rezultaty tak szybko, to od razu wyobraża siebie w lustrze, prawda? Jak ja będę wyglądać, skoro moja ręka już tak wygląda? I to naprawdę mega działa, jeśli chodzi o polecanie produktów, o sprzedaż, pokazanie właśnie tych efektów albo na sobie, albo właśnie ten test dłoni. Moi drodzy, chciałabym teraz przejść do opcji, którą każdy z nas ma, czyli tej opcji dzielenia się aplikacją z innymi osobami. Edytko, powiedz mi, bo ja może teraz zacznę od ciebie, jak ty czujesz, bo ty kiedyś, lata temu, jak przyszłaś właśnie na spotkanie kosmetyczne na kurs makijażu, to absolutnie nie myślałaś o żadnym biznesie, tylko przyszłaś na kurs makijażu. I powiedz mi, przyszłaś na kurs, kurs był fajny, ale potem co się stało? Przyszłam na kurs, kurs był fajny, założyłam sobie nie aplikację, bo aplikacji wtedy nie było, ale zapisałam się do Oriflame, aby kupować taniej i zobaczyłam drogę do sukcesu, na której były właśnie poziomy procentowe i tytuły dyrektorskie i wyższe i postanowiłam zostać dyrektorem, co gwarantowało mi to, że nie będę musiała wracać do pracy na etat. Więc ja tak zrozumiałam ten biznes, że skoro ja byłam na kursie makijażu, to mogę też zaprosić na taki kurs makijażu osoby ze swojego otoczenia i swoje koleżanki, no i tak też zrobiłam. Dokładnie tak jak w tym przykładzie, który tutaj jest na tym slajdzie, zaprosiłam koleżanki na to, na co ja zostałam zaproszona, bo to było fajne. I nie miałam z tym żadnego problemu, bo każdy chciał fajnie spędzić czas, nauczyć się malować i zrobić sobie fajny makijaż. Tak. I też ja pamiętam, że jak usłyszałaś o możliwości pewnego wyjazdu zagranicznego, powiesz coś o tym, to miałaś takie oczy jak 5 zł, fajne. Znaczy tak, z pierwszego wyjazdu, z jakiego skorzystałam zagranicznego, to było seminarium na Krecie, bo wystartowałam do seminarium na Kretę, bo to firma akurat ogłosiła. Więc zaangażowałam się w to, żeby zapraszać jeszcze więcej osób na ten makijaż, tak? Bo tylko to znałam wtedy i to mi się podobało, więc zapraszałam na makijaż, bo to warunkowało właśnie wyjazd na seminarium zagraniczne na Kretę. A potem były kolejne atrakcje organizowane od firmy, czyli na przykład kolacja z Anią Dereszowską i wyjazd na zajęcia z Alanem Mawą do Sztokholmu, więc też postanowiłam być w Sztokholmie, no i zapraszałam osoby do Oriflame, żeby miały takie korzyści jak mam ja, takie prezenty jak mam ja, żeby pięknie umiały się malować tak jak ja się maluję, potem poszerzyłam to o pielęgnację zaawansowaną, potem poszerzyłam to o wellness, no i takim sposobem byłam na wszystkich wyjazdach, które się zaangażowałam. A potem było jeszcze jedno seminarium. Tak, a potem na następne seminarium byłam na seminarium na Krecie, a za rok pojechałam na Sardynię, gdzie już odbierałam swój tytuł dyrektora na wielkiej scenie. Tak, tak to właśnie było.
Ja celowo Cię tylko o to zapytałam, bo właśnie my tutaj w Oriflame mamy do czego dążyć i możemy tak naprawdę z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, korzystając z programów, korzystając z bonusów, z celów na różne wyjazdy, zrobienia różnych kwalifikacji na coś, co chcemy, co jest fajne, gdzie możemy fajnie spędzić czas, czy zaangażować się, żeby właśnie coś zdobyć. Tu kolacja za nią dreszowską, za chwileczkę coś stworzona do sukcesu. Jeszcze nie powiedziałaś, że wygrałaś w Polsce? Tak, no pytałaś mnie o wyjazdy, więc skupiłam się na wyjazdach, ale tych wygranych od firmy było całe mnóstwo, tak, bo właśnie zaczęło się od Ani Dereszowskiej, potem było seminarium na Krecie, potem seminarium na Sardynii, potem było właśnie Sztokholm, potem był Race Wellness, no i wiele, wiele seminariów w Polsce, w których też uczestniczyłam, łącznie z tym, że zakwalifikowałam się do Igelosy, która wypadła niestety podczas pandemii, no i musieliśmy się z profesorem spotkać przez Zoom, no niestety tak to wynikło wtedy, ale faktycznie wzięłam od firmy wszystko to, co na aktualny czas dawała i daje, no bo dlaczego z tego nie skorzystać, jak to jest po prostu przy okazji naszej pracy, którą tutaj wykonujemy, czyli przy okazji robienia tego, co kochamy, czyli opowiadania o Oriflame. Dokładnie. Bo ludzie, tak jak mówiliśmy, ja też jak przyszłam do Oriflame, nic nie wiedziałam o firmie, nic kompletnie. A kiedy się dowiedziałam, to zakochałam się od razu i domyślam się, że większość ludzi, którzy nie są w Oriflame, dokładnie tak jak my, na początku nic nie wiedzą o tej firmie, co ona oferuje, jaka jest wiarygodna i co gwarantuje przy współpracy z nią. Dlatego trzeba się tym chwalić, trzeba to mówić. No i tak jak zawsze mówię, głupi jest ten, który z tego nie skorzysta, bo to są po prostu pieniądze, możliwości, niezależność finansowa na wyciągnięcie ręki. Tak ja tylko zadam Ci jeszcze jedno pytanie, bo wiem, jaka będzie odpowiedź. Czy Oriflame jest dla Ciebie miejscem pracy? Oczywiście, że tak. Ja wychodzę do pracy codziennie i Oriflame zawsze mówię jak o pracy, tak? To jest moja praca, ja idę do pracy, teraz też pracuję. Także domownicy są poinformowani, że ja teraz pracuję, tak? Czyli sama wybieram godziny pracy i to też jest praca, czyli ten Zoom, ten czy live, które organizujemy szkolenia, to jest nasza praca. Zobaczcie, jaka fajna. No właśnie. To jest miejsce pracy, dokładnie ja otrzymuję wypłaty co 3 miesiące, normalnie rozliczam się, płacę ZUS, mam księgową i to jest normalna praca. Tak, praca. Tylko o ile przyjemniejsza, bo jest się swoim własnym szefem. Tak, ale to też dobrze, że powiedziałaś to, że wybieramy sobie godzinę pracy, domownicy są poinformowani, czyli ty ustaliłaś zasady, na jakich chcesz pracować, ale trzeba pracować, czyli trzeba sobie te godziny wyznaczyć, trzeba wyznaczyć sobie cel i po prostu to robić, bo wychodząc do pracy idziemy pracować, prawda? Aby mieć z tego korzyści, mieć zysk, mieć wypłatę. I to, słuchajcie, jest ważne, że Oriflame naprawdę jest takim samym miejscem pracy pod kątem tego, że wychodzę do pracy, pracuję i mam za to pieniądze, jak gdziekolwiek indziej. To nie jest, słuchajcie, zabawa. Można potraktować jak przyjemną rozrywkę i jakiś tam element dorabiania, ale jeśli ktoś podchodzi do tego biznesu, tak jak do pracy, z której chce żyć, chce mieć z tego dochód, utrzymywać się, no to słuchajcie, wychodzimy codziennie i robimy codziennie to, co trzeba i te pieniądze są po prostu widoczne bardzo szybko i też, jak powiedziałeś, tylko to jest tak przyjemne, że możemy po prostu robić, co lubimy i spotykać się z tymi, z którymi lubimy, prawda? Tak, nie czujemy, że pracujemy, więc my nawet nie wiemy, kiedy pracujemy, bo pracujemy chyba cały czas, ale to jest tak przyjemne, że jak człowiek kocha to, co robi, to nie czuje, że pracuje. Tak, dokładnie. Ale słuchajcie, ten przykład pokazuje jeszcze pewien poziom procentowy. I my tutaj w gronie naszym mamy taką jedną osobę, która właśnie ten poziom procentowy w zeszłym katalogu uzyskała. Paulinko, ty zrobiłaś 4%, bo 400 punktów minimum w grupie, to jest 4%. Powiedz mi, czy ty robiłaś tak celowo, że idę po 4%, walczę o pierwszy awans, czy po prostu robiłaś swoje i samo wyszło? No, robiłam swoje i samo wyszło. Ja byłam nawet zaskoczona. Okej. A powiedz, co robiłaś? No po prostu zachęcałam do Oriflame'u, do korzystania po prostu z produktów, które ja pokochałam. Jak ja pokochałam je, no to po prostu każdy też pokochał. A powiedz, kto jest wokół mnie.
Czyli powiedz mi, Paulinko, ty na początku, kiedyś wcześniej sprzedawałaś, zajmowałaś się głównie sprzedażą, a mam rozumieć teraz tak, że po prostu zaczęłaś dzielić się aplikacją i te osoby rejestrować, tak? Tak. Super. I to jest, słuchajcie, bardzo fajna metoda, aby zyskiwać właśnie klientów, aby rozkochiwać w produktach, aby zaczęli używać, mieli już swoje ulubione rzeczy, a później po prostu można powiedzieć tym klientom, no to teraz możesz mieć taniej. Pobierz aplikację, ja ci daję specjalną zniżkę i jesteś super zadowolona z Oriflame, tak jak ja, możesz korzystać na własnych warunkach. Powiedz mi, Paulinko, czy, no bo wiecie, słuchajcie, 4% to jest sam początek. To jest pierwszy awans, ale ja uważam najważniejszy, bo od niego zaczyna się cała bajka w Oriflame, cała historia, cała przygoda, no i też ta właśnie możliwość rozwoju i pracy tutaj. Tak wygląda ta tabelka naszego rozwoju do tytułu dyrektora. I powiedz, Paulinko, czy ty, robiąc 4%, mówisz, że byłaś zaskoczona, bo robiłaś swoje i samo wyszło. Powiedz mi, czy ty byś chciała, żeby tak trochę, w cudzysłowie, samo wyszło więcej? Oj, tak. Mi mega się to podoba, że po prostu jak mamy konferencje różne rodzaju, że po prostu jesteśmy nagradzani na, po prostu na scenie, nie? Są fanfary i w ogóle, więc to też jest super. To motywuje też ludzi. A muszę ci powiedzieć, że czym wyższy awans, tym więcej tych nagród, tym Tak, właśnie o to chodzi. wychodzenia na scenę, a dyrektor świętuje naście razy w ciągu roku. Edzia, ty możesz coś o tym powiedzieć. Jak się świętuje tytuł dyrektora? No powiem, że świętuje się naprawdę cudownie. Świętuje się na wszystkich ważniejszych imprezach, które są organizowane przez firmy, które są organizowane wewnątrz. Jest tego tak dużo, że ja właśnie swój awans, tytuł dyrektora, kiedy ja awansowałam na tytuł dyrektora w katalogu 15, tak? To świętowałam go dokładnie cały rok do października, kiedy była potężna gala biznesu właśnie na 3000 osób następnego roku, chyba 30 października. To słuchajcie, cały rok, praktycznie 12 miesięcy było tego naprawdę mnóstwo, bo chyba 9 razy wychodziłam na scenę i byłam nagradzana przeróżnymi nagrodami. Tak, Tak, tak dokładnie jest. To było po prostu mega, mega. Cały rok. Cały rok i na wszystkich większych imprezach. Dokładnie. Na konferencji, na seminarium zagranicznym, na gali wielkiej biznesu i w biurze, i w domu, i u swoich opiekunów wyższych. I no, było tego naprawdę całe mnóstwo. I na lot. Super. I na lot, dokładnie. I na lot na biuro. Kiedyś przyszłam do biura i biuro było zamknięte. Myślę, co się dzieje? Szkolenie miało być. A tu jednak wszyscy się schowali w środku. Także to nagradzanie, to od firmy motywowanie i docenianie człowieka za swoją pracę, no to jest niepowtarzalne i życzę temu każdemu, żeby tego doświadczył, bo jak raz doświadczy, to już nie chce tego zaprzepaścić i chce więcej. To naprawdę motywuje. Super. Okej. Okay. Paulinka, jeszcze jak mamy tutaj na łączach, powiedz kochana, gdzie ty masz ten swój wymarzony punkt taki, żeby jeszcze w tym roku to wiesz, zrobić? No właśnie, no staram się, no Ale wiesz, chcę. wiem, to się będzie tam u ciebie samo robiło, bo u ciebie się samo robi, ale Tak, samo. powiedz mi, kochana, czy ty masz takie marzenie, co byś chciała w tym roku, jeśli chodzi o poziomy procentowe? No 8 na pewno, jak Super. nie więcej. Paulinka, rok dopiero się zaczął, no proszę No cię. właśnie, dlatego mówię, że jak nie więcej, nie? No to od razu celuj do końca roku, co chcesz. No, 12 albo 16. No, 16 to jest, powiem ci, że bardzo realny poziom, dlatego że 16% to jest, popatrz, teraz jak skończyłaś katalog, miałaś punktów, pamiętasz ile? 700 parę? No właśnie, miałam ci powiedzieć, że to było prawie 8. Tak. Ty byłaś o parę groszy przed 8%, więc ty Tak. powinnaś już praktycznie świętować prawie 8, a nie 4. Ale widzisz, jak to właśnie wygląda po tych punktach, że miałaś prawie 800 punktów i
ten poziom 12% to jest dwa razy tyle punktów. Poziom 16%, no to to nie jest jakaś, słuchajcie, to jest takie powiedzmy cztery razy tyle, co masz teraz, ogólnie mówiąc. To wiesz, jak jakimiś sposobami swoimi, dawaniem, dzieleniem się aplikacją, rozmowami, pokazywaniem produktów, rejestrowaniem znajomych, zrobiłaś czwórkę, to pomyśl sobie, że jeśli do końca roku tej pracy wykonam cztery razy tyle, to będę mieć 16%, ale to już są fajne pieniądze. Co trzy tygodnie. Więc wiesz, to myśl tymi kategoriami. Nie myśląc, że to nie wiadomo kiedy i ile, i wiesz, tylko takim przeliczeniem, że skoro czwórka, prawie ósemka praktycznie była tak szybko realna, to, to myślę, że można sobie zaplanować to, jak to zrobić, aby było 12, a za chwileczkę więcej. A powiedz mi, chciałabyś być w przyszłości dyrektorem? Nie, pewnie, żebym chciała. Ale to po prostu jest też praca przy dzieciach, moich trójce, to jest po prostu super, bo dostosowuje do dzieci pracę. I to ciężko by było pogodzić pracę i dzieci. Tak, a tutaj możesz, prawda? Tak, czyli tak. Dzieci śpią, albo dzieci się zajmą czymś, tak. Mama może podziałać. Pisać, dzwonić, tak, tak. Okej, okay. Ale wiecie, że to jest też fajne to, że za chwileczkę będzie piękna pogoda, idzie wiosna, można wziąć dzieci na spacer, na placu zabaw, pełno mam, w przedszkolu pełno mam, wszędzie gdzieś są ludzie wokół nas, idziemy do sklepu, idziemy na spacer, idziemy cokolwiek gdzieś załatwić, wokół mamy pełno ludzi i dzieci, słuchajcie, są o tyle fajne, że one zawsze gdzieś nas przytrzymają, a tutaj coś chcą pooglądać, a tu się liście podobają, a tam się kamyczki podobają, a tam coś się podoba i te dzieci zawsze nas przytrzymają w jakimś miejscu i wtedy jest też motyw właśnie, aby z kimś też przystanąć, porozmawiać, tak się bardzo nie śpieszyć, prawda? I wtedy automatycznie nawiązują się fajne przyjaźnie i potem właśnie można się bardzo łatwo podzielić tą aplikacją z kimś, kogo właśnie poznaliśmy albo długo nie widzieliśmy i zobaczyliśmy nagle. Edytko, jeszcze zanim przejdę do Ani, bo tutaj o Ani chciałam wam pokazać mistrza szybkości na Ani tutaj w przykładzie, ale Edytko, zanim jeszcze Ania, powiedz mi, bo ty jesteś takim człowiekiem, który jak zobaczył drogę do sukcesu, to od razu się zakochał i chciał więcej, więcej, więcej i od razu miałaś tysiące ludzi w głowie, kogo ty możesz zaprosić. Ale powiedz mi, jak ty to zrobiłaś, że coraz więcej osób do ciebie przychodziło. Co to były za osoby i jak do tej pory pracujesz? A więc ja cały czas i wciąż pracuję na mojej liście kontaktów, którą zrobiłam na początku. Poszerzam ją oczywiście. Natomiast osoby, które zaprosiłam do Oriflame, zakochały się w produktach i w prezentach, w programach właśnie Zapraszaj. I możliwości nawet dorobienia sobie czegokolwiek lub uzyskania swoich produktów do domu za darmo, więc chętnie organizowały spotkania u siebie w domu. I ja praktycznie cały czas korzystam z rekomendacji, bo gdzie pojadę, opowiem o Oriflame, opowiem o korzyściach, to natychmiast dostaję rekomendacje, udaję się do następnego domu albo zapraszam te osoby do biura, żeby one też mogły się popielęgnować, zbadać, zrobić analizę organizmu czy potestować produkty. I od tylu lat praktycznie cały czas korzystam z rekomendacji. Mam do kogo zadzwonić i po prostu umówić się na przykładową kawę i przy okazji coś fajnego zrobić tym wszystkim domownikom, którzy się tam zbiorą. Więc u mnie rekomendacje. Czyli co pomogło tobie, poleć to swojej koleżance, swojej rodzinie. I w następnym domu jest dokładnie tak samo. No i tak, słuchajcie, jeżeli o to ci chodziło. Tak, o to mi chodziło, bo to jest, słuchajcie, taka niekończąca się metoda pracy. To jest niekończąca się lista ludzi, to jest niekończąca się kopalnia tak naprawdę kontaktów, gdzie każdy zna kogoś innego, każdy ma swoją rodzinę, swoich znajomych i może tak naprawdę w tą metodą pracować całe życie praktycznie, bo jak znamy kilka osób, to znamy prawie cały świat, bo ja ludzie znają ludzi. Po co to inni mają skorzystać? No co to inni mają skorzystać, poleć swoją rodzinę, niech oni mają korzyści. No i wtedy polecają, tak, bo też chcą być dobrzy dla innych ludzi. Tak, tak, czyli dzielenie się z nimi. Polecam. Mhm.
No i najczęściej ludzie korzystają właśnie z kupowania dla siebie, czyli z tej zniżki, z tego programu Witamy, z tego, aby po prostu nie tracić na zakupach w sklepie, gdzie jest drożej, tylko po prostu korzystać samemu u siebie w własnym, prywatnym sklepie, w swojej aplikacji, gdzie mamy super jakości produkty, taniej i możliwość jeszcze wymiany właśnie zgromadzonych punktów na nagrody czy pieniądze. Natomiast słuchajcie, chciałam Wam przedstawić, tutaj mówiącym już dzisiaj na naszym spotkaniu, ale przedstawić od innej strony, Anię Piszczek jako mistrza szybkości awansowania, bo czasami ktoś może spojrzeć na tą tabelkę i pomyśleć tak, no tak, kiedy ja tam zrobię to 12 albo 16, to jest tak dużo. Jak ktokolwiek z Was tak pomyślał, to teraz Ania Wam opowie, jak w dwa katalogi zrobiła 16%. Ojej, od tego to zacząć. No przede wszystkim powiem Wam tak, że cały czas jest ta metoda, to co mówiła już Edyta, metoda rekomendacji. Czyli po prostu tutaj firma Oriflame to jest jedna z firm, gdzie tak naprawdę nie ma reklam. Reklamą żywą, chodzącą jestem ja jako osoba, która używa tych produktów i dzięki temu polecając, nie tylko sprzedając, ale właśnie dzięki temu, że pomagam innym osobom, te awanse zostały zrobione. Ja nawet powiem Wam, że sama nie dowierzałam, że ja potrafię zrobić dwa awanse w jednym katalogu. To w ogóle jest jakiś niebywały wyczyn. Ja dopiero do tego doszłam, że ja zrobiłam dwa awanse w jednym katalogu. Więc po prostu dla mnie to jest też podziw z siebie, podziw tej pracy, chociaż wcale, powiem Wam szczerze, dużo tej pracy nie nakładam, żebym musiała siedzieć godzinami, jak tu w pracy nieraz musiałam siedzieć, muszę na etacie siedzieć, tyle godzin pracy, ile ja muszę przerobić tych osób, żeby zarobić jakąś kwotę. No i jeszcze oczywiście, żeby to wszystko było efektywne. Natomiast tutaj tak naprawdę systematyczność, czyli ja robię coś od razu, tak? Nie zostawiam tego na sam koniec, opiekuję się tymi ludźmi, pomagam im, no i pokazuję, jak można swoje życie ubogacić poprzez używanie naturalnych, ekologicznych rzeczy, produktów, zdrowiej żyć, zdrowiej się odżywiać i to się po prostu dzieje. Ludzie widząc mnie chcą to samo, to co już powtarzamy jak mantrę i to się zrobiło. Tak, ty zrobiłaś, nie się zrobiło. No ja się zrobiłam, ja. No tak, bo słuchajcie, rzeczywiście, patrząc na te punkty, patrzymy na punkty. Natomiast jest coś takiego w Oriflame, jak jeszcze właśnie, o czym powiedzieliśmy już dzisiaj, pomoc innym osobom. I teraz my możemy tym gromadzeniem punktów podzielić się tą pracą z innymi osobami, czyli dać im możliwość również zarabiania, prawda? Aby same one zaczęły zarabiać, aby miały wypłatę co 3 tygodnie, choćby na początku tą z 4%, to już jest wypad na więcej, bo z 8 już jest więcej, z 12 już jest więcej. Aniu, powiedz jeszcze, bo to jest nie tylko twój szpagat piękny i wyżyn wspaniały w dwa katalogi zrobić 4 awanse, ale powiedz, jaką ty możliwość dałaś swoim dziewczynom i jakie tam się pojawiły sukcesy? No przede wszystkim to, że po pierwsze podzieliłam się z nimi aplikacją, to jest jedno, ale pokazałam im możliwości, drogę, którą mogą przebyć. Oczywiście wiedza, którą przekazywałam i pokazywałam im metodą rekomendacji, no zadziałała, tak, bo zapraszając kolejnych ludzi i oczywiście rekomendując kolejnym osobom, one przekazywały, no to stworzyła się grupa dwóch dziewczyn, która pode mną, która zaczęła pracować, stworzyła sobie grupę ludzi, no i generalnie dziewczyny awansowały również na 4%, więc to idzie w parze. Ale żeby dziewczyny pracowały, no to wiadomo, muszą mieć nad sobą kogoś, kto je też poprowadzi, tak? Kto im pomoże pokazać, jak to zrobić, tak? My sobie wzajemnie pomagamy.
każda z nas te relacje, które utrzymujemy, to nie jest tylko sam biznes, to nie jest tylko oparte na pieniądzach czy jakimś budowaniu nie wiadomo czego, tylko budowanie relacji ze sobą i między ludźmi, pokazując właśnie, jak można żyć zdrowiej, co będę powtarzać się może, ale właśnie dzięki temu, że dziewczyny to robią, no to mamy takie wyniki i osiągamy takie wyniki i idziemy powoli więcej oczywiście. Oczywiście, że tak. Natomiast Aniu, jeszcze jak możesz powiedzieć, jakie ty masz plany, jakie plany są przewidziane dla twoich dziewczyn, czy jakie te plany twoje dziewczyny widzą, aby same rozpracowały ten swój awans na większy. Jakie wy macie plany w ogóle? Powiem tak, ja już wypowiem się też za dziewczyny, myślę, że na pewno one też się wypowiedzą w jakimś tam czasie, ale plany są takie na pewno, że idziemy po wyższe awanse, oczywiście rozwijając grupę, którą już mamy, opiekując się naszymi ludźmi, pomagając im zobaczyć tutaj korzyści, jakie mogą mieć z posiadania aplikacji, korzystania z produktów naprawdę mega fantastycznych, żeby się zakochali w tym, bo każdy chce dbać o środowisko i z firmą Oriflame to jest możliwe. Chronimy swoją planetę i w ogóle siebie nawzajem, nasze rodziny, żebyśmy byli zdrowi. No, jakie są moje plany? Moje plany są na pewno takie, że chcę zostać dyrektorem i wyżej, ale oczywiście pomogę dziewczynom wyjść jeszcze wyżej na awanse, tak żeby one też czuły korzyści z tego, jak się rozwijają. Myślę, że wszystkie wyjazdy, wszystkie prezenty, które nam tutaj się, które firma nam daje, korzyści, nie wiem, konferencje, szkolenia, zoomy, wszystko to, co robimy, spotykania się z ludźmi, one nas uskrzydlają, dodają motywacji, podnoszą nam jakieś takie poczucie wartości dzięki temu, że jesteśmy nagradzane. No i myślę, że dziewczyny tu czują się wyjątkowo w tej firmie. Zresztą ja je uwielbiam i myślę, że zajdziemy daleko. No i co? No myślę, że tylko teraz systematyczna praca i będzie tylko coraz lepiej. Słuchaj, ja jestem tego nawet pewna, że będzie coraz lepiej, bo... Pięknie powiedziane. Prawda? Dobrze. Też tak uważam, że pięknie powiedziane. I że ty, Aniu, wiesz, masz takie podejście i takie ogarnięcie tego tematu w całości, czyli myślę nad swoim rozwojem, myślę nad swoimi obowiązkami, myślę nad tym, z czym mogę się podzielić z opiekunem czy ze swoim dyrektorem, ale też myślę, jak już sama zarządzić swoją grupą, jak dziewczynom pomóc, myślę nad tym właśnie, co zrobić, aby osoby u mnie w grupie zaczęły zarabiać. Więc Aniu, ty masz podejście dyrektorskie. Ja myślę, że to już jest tylko kwestia naprawdę niedługiego czasu. Jak kochana, będziemy ci nalot robić dyrektorski, bo to już jest, słuchajcie. No ja wam powiem, że sobie nie wyobrażam innej opcji. Ja idę tutaj po więcej. Poza tym chcę się rozwijać. Powiem wam, jest taka motywacja ogromna, naprawdę. A zwłaszcza, że jak awansowałam w pierwszym katalogu na 4,8%, to ten apetyt wzrósł na więcej. Nawet... te myśli gdzieś tam krążyły koło tej 12, w ogóle tu 12, nagle się pojawiło 16, więc do dyrektora już mi niewiele brakuje, więc no pracuję, że tak powiem, na swoją, że tak powiem, markę i nad tym, żeby dziewczyny też wyszły wyżej. No oczywiście musimy ustalić spotkania i tak dalej, żeby rozwinąć skrzydła dalej, więc polecam naprawdę rozwijanie siebie i rozwijanie grupy. Aniu, pięknie powiedziane, ogromne serce od nas tutaj dla ciebie za, wiesz, tak dojrzałe podejście biznesowo. Natomiast wiesz, też właśnie to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że jak się skupiamy na ludziach, skupiamy na tym, że chcemy pewne rzeczy dobrze zrobić, to te punkty, nie wiadomo kiedy nawet, zaczynają rosnąć. A jak ktoś tak bardzo tymi punktami się trzęsie i wiecie, patrzy tylko na punkty, to jest to trudniej uzyskać, bo jednak punkty biorą się z czegoś, tak jak ty powiedziałaś, z relacji, z zadowolenia, z zrobienia czegoś dla ludzi, dla siebie, ale też i dla całego zespołu, aby po prostu tam zaczęło się dobrze dziać. I jak to się zaczyna dobrze dziać, to punkty same się biorą.
Ale ja wam powiem taką jeszcze moją sugestię, taką, na którą ja też zwracam uwagę, że przede wszystkim ja nie patrzę tylko na same właśnie punkty. Mnie zależy na ludziach, na tym, żeby oni zdrowiej się odżywiali, żeby zrozumieli, że kupując dla siebie taniej, mają możliwości sprzedaży, mają możliwości rozwoju osobistego. Przede wszystkim mogą się dzielić z innymi tym, tak? Pomagać innym ludziom. Jeżeli mnie to pomogło. Wiecie co, ta wdzięczność tych ludzi jest tak nieoceniona, że ktoś mówi, że już mu to pomogło. Są osoby, które na początku może nie wierzyły w pewne rzeczy, ale naprawdę z całym przekonaniem ludzie się do tego przekonują, bo oni się zakochają w produktach. Dlaczego, jeżeli kupujemy, nie wiem, na zwykłym, jeśli mogę to powiedzieć, o Elixie, ale kupujemy przez internet, to dlaczego nie możemy kupować przez aplikację? Możemy i możemy się tym dzielić i możemy mieć z tego prezenty. Która firma inna nam daje prezenty? Pójdziemy do Rossmana i dostaniemy prezent? No nie. Pójdziemy gdzieś na zakupy, dostaniemy coś. Ile musimy wydać, żeby cokolwiek dostać? Rzadko się zdarza. Więc ja z całym przekonaniem polecam firmę Oriflame, polecam te możliwości i ja ją kocham. Po prostu ja sobie nie wyobrażam, a w przyszłości wyobrażam siebie jako dyrektor i może wyżej. Oczywiście w swojej firmie, jako swój szef, bez ludzi nad głową, a tylko z możliwościami, które pozwalają żyć spokojniej, rozwijając się i ulepszając swoje życie. Ja jak mogę coś tu jeszcze dodać, to Ania jest takim człowiekiem, który bardzo inwestuje w swoją wiedzę. Bo to, że robimy spotkania i Madzia, i ja miałam parę spotkań z Anią i też jestem klientką teraz Ani, więc zawsze coś dopowiem, jeżeli idę robić do niej włosy. Natomiast Ania sama szuka wszelkich filmików. Przecież mamy całą, słuchajcie, bibliotekę szkoleń na Daj sobie awans. Wszystkie live'y, wszystkie wyjazdy, wszystkie konferencje, tam jest wszystko nagrane i Ania wie, gdzie to jest i ona z tego korzysta, ona to ogląda i stąd ma takie bogate słownictwo, stąd tyle wie o firmie, więc jest bardzo krótko, a zobaczcie, ile ona wie. Ale wystarczy troszeczkę zainwestować właśnie w tą wiedzę, w to, żeby się dowiedzieć, zbadać, sprawdzić. No i iść z tym do ludzi, no bo wielu osobom się wydaje, bo Ania ma gadane, bo Ania to wie, ale ona to skądś wie, no właśnie, ze spotkań, ze szkoleń, z live'ów, z Zoomów i z tej naszej biblioteki Daj sobie awans, gdzie tam u góry jest właśnie przypięte wszystkie szkolenia z tych wszystkich lat 5, co jesteśmy, które są zatytułowane i który wam jest potrzebny, to po prostu brać, oglądać i iść z tym do ludzi, więc to jest... Ale Edytko, właśnie ja ci dziękuję, że to powiedziałaś, ponieważ powiem wam tak, że właśnie jak ludzie słuchają tego, co ja mówię, to wiecie co, ja się sama na tym złapałam, że ja to mówię z taką po prostu ogromną wiedzą, że ludzie, którzy mnie 2 miesiące temu niecałe widzieli, to oni są w ciężkim szoku, jaką ja mam wiedzę i ja im tą wiedzę przekazuję. Więc ja jestem sama pod ogromnym wrażeniem i wiecie co, ja się tak cieszę, że ja mogę tym ludziom w jakiś sposób pomóc, że to jest nieocenione. Ja nie jestem nawet w stanie wam opisać, jakie to jest po prostu niesamowite. Tak, i jeszcze coś powiem. Ostatnio byłam u Ani w domu i przyniosłam jej pewne takie materiały różne. Ja mówię, Aniu, jak będziesz miała chwilę w weekend, to sobie poczytaj, zawsze będziesz mieć większą wiedzę. A ona, co? Ja to dzisiaj przeczytam. No i stąd się to bierze ta wiedza, że ona jest po prostu ciekawa, co jeszcze ta firma oferuje, czego ona jeszcze nie wie, co jeszcze może jej pomóc w tym rozwoju, więc właśnie korzysta z wszystkiego, co jej się daje, z każdego jednego materiału, z każdego jednego szkolenia. I wszystkie live'y ogląda, ona wszystko ogląda, więc stąd się bierze wiedza. Słuchajcie się, w Oriflame wystarczy właśnie chciejstwo, wytrwałość i edukacja, bo ja wychodzę z założenia, że wszystkiego jesteśmy w stanie się nauczyć, a mamy do tego narzędzia, więc tutaj wam polecam bardzo edukację, która jest na wyciągnięcie ręki. Super, ja wam super, słuchajcie, dziękuję za te słowa, bo powiedziałyśmy chyba to, co jest najważniejsze, a propos właśnie tego, skąd się bierze rozwój, skąd się biorą awanse do tytułu dyrektora.
A teraz, Ania, wspomniałaś o tym, że chcesz pomagać ludziom, że pracujesz z dziewczynami. Też Edytka o tym powiedziała. I Edytka też jest super przykładem właśnie, że można kwalifikacje dyrektorskie, kolorowe rozpoczynać, bo już jest w połowie kwalifikacji na starszego dyrektora. I moi drodzy, chciałam wam pokazać teraz drugą tabelkę, bo to jest od tytułu dyrektora. Natomiast od tytułu dyrektora, teraz opowiemy sobie, skąd to się bierze, zaczynają się tak naprawdę te, no, powiedziałabym, najprzyjemniejsze momenty, które można sobie wymarzyć, jeśli chodzi o robienie tytułów i tego, jak firma właśnie zaczyna wtedy nas postrzegać, doceniać i co się z tym wiąże. No i moi drodzy, od tytułu dyrektora wzwyż zaczynają się premie dolarowe. I to jest, słuchajcie, fajne, że można, oprócz tego, że robimy swój biznes, prowadzimy własną firmę, prowadzimy ludzi, pomagamy innym zarabiać, oprócz tego jeszcze innym osobom dać możliwość bycia dyrektorem w klubie Oriflame. Czyli właśnie, żeby inne osoby za nami podążając, patrząc na nas, przeszli z tej tabelki, gdzie jest tabelka do dyrektora, na tą tabelkę. Czyli jeśli my doprowadzimy ileś osób, jedną, dwie, trzy, cztery i więcej, do tytułu dyrektora, to stajemy się dyrektorem kolorowym. I już promując, pomagając jednej osobie w swoim zespole, która staje się dyrektorem w klubie Oriflame, a my mamy poza nią 7,5 tysiąca punktów, tak zwanego boku z innych punktów, z innych osób, które się rozwijają lub kupują dla siebie, stajemy się starszym dyrektorem. Natomiast jeśli takie dwie osoby doprowadzimy do tytułu dyrektora, które mamy u siebie zarejestrowane jedna obok drugiej, nie jedna pod drugą, tylko jedna obok drugiej, to stajemy się dyrektorem złotym. I teraz zwróćcie uwagę, tu są wszystkie warunki, są premie jednorazowe za awans na właśnie ten poziom kolorowego dyrektora. Z prawej strony też widzicie średnie przychody roczne takiego dyrektora kolorowego. I chcę was przy tej okazji, przy tej tabelce zapytać, czy w jakiejkolwiek innej pracy, którą macie na myśli, czy tą, którą wykonujecie teraz, czy wykonywałyście kiedyś, czy w ogóle jak nie wykonywałyście to z zasłyszenia, czy te pieniądze, które tutaj są po prawej stronie, jako średni przychód roczny, czy to jest możliwe w jakiejkolwiek innym miejscu? Co wy o tym sądzicie? Nie. Ja od razu powiem, że nie. Jak mogę cię zapytać, jak ty myślisz, kim musiałabyś być w swojej, znaczy w tej firmie, w której teraz pracujesz, w pracy etatowej, żeby takie pieniądze zacząć zarabiać? No powiem tak, nie ma takiego tytułu, bo choćbym miała i mam mistrza we fryzjerstwie, to nie ma szans zarabiania takich pieniędzy, choćbym nie wiem co robiła, żebym miała na czysto takie pieniądze. To ile bym musiała, nie wiem, pracować fizycznie, nie ma szans. No, bo doba się trzeba wydłużyć. Bo doba ma 24 godziny, prawda? Nie mogłabyś strzec dookoła. Nie, po prostu nie wyobrażam sobie tego i nawet bym tak nie chciała. Generalnie wiadomo, że no, wypłata super, ale no niestety wątpię, żebym tyle zarobiła. No nie ma opcji. Mhm. A Paulinko, ty czujesz właśnie to, co musiałoby człowiek robić, żeby takie pieniądze zarobić gdzieś indziej? Nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś takie zarobić gdzie indziej. No, słuchajcie, tak jest, że jednak my myśląc o kwotach większych, to właśnie myślimy z pozycji najczęściej, jeśli myślimy o etacie czy o innych miejscach pracy, po prostu takie trochę niemożliwe, prawda? Że, no nie wiem, prezes firmy, no może jeszcze gdzieś, może jakiś dyrektor główny jakiegoś, nie wiem, wielkiego czegoś, może coś gdzieś, ale to tak, też, słuchajcie, są nie takie pewne, że akurat takie pieniądze nawet na stanowiskach dyrektorskich w dużych korporacjach da się zarabiać, bo to też są stanowiska rotacyjne, prawda? Tam też zatrudniają i zwalniają, zwłaszcza na takich stanowiskach, tam jest rotacja duża. I właśnie celowo was o to zapytałam, bo ta tabelka pokazuje nam takie pieniądze, które powiedziałabym są na początku stażowym troszkę,
takim rozruchowym, kiedy my się musimy uczyć tego biznesu i też zaczynamy dochodzić do pieniędzy, które nas satysfakcjonują. Ale myśląc o sobie w perspektywie za rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, 15, 20, to też pomyślcie o tym, że ten czas biegnie, ucieka, mamy miesiąc za miesiącem, no już jest marzec, prawda? A dopiero co była końcówka starego roku, Sylwester i Nowy Rok. I tak naprawdę miesiąc za miesiącem, rok za rokiem leci. I robiąc coś, co lubimy, stawiając na coś, co czujemy się dobrze, wykonując pracę, w której też się widzimy w przyszłości, rozwijając się, ucząc, o czym rozmawiamy, takie, robiąc takie rzeczy użyteczne dla siebie, dla kogoś innego, pomagając innym, popatrzcie, jak ten plan marketingowy jest świetnie skonstruowany. Za to, że pomożemy innym osobom nie tylko kupować dla siebie i sprzedawać, ale właśnie rozwijać się i doprowadzimy człowieka do tytułu dyrektora, zaczynamy awansować na tytuły wyższe, kolorowe. I tutaj, słuchajcie, dobra wiadomość, od tytułu złotego dyrektora rozpoczynają się kwalifikacje na konferencje, na złote konferencje, które trwają po 7-8 dni. Są to wyjazdy przepiękne, zagraniczne. W tym roku wyjątkowo, z okazji 50-lecia, jest kwalifikacja do Dubaju na złotą konferencję, na którą mogą pojechać dyrektorzy i osoby w trakcie kwalifikacji na kolorowe tytuły. I tutaj dyrektorzy, którzy uzyskali pierwszy tytuł. Tak, tytuł dyrektora. I słuchajcie, tutaj w naszym gronie, naszego zespołu, oprócz nas, czy mnie i Marcina, Tomek Kopta przecież ma możliwość, mieli możliwość wszyscy dyrektorzy po drodze, którzy zrobili w zeszłym roku kwalifikacje i albo wezmą premię, albo pojadą to seminarium zagraniczne właśnie na złotą konferencję. Ma możliwość Agatka Sikorska, która jest w połowie kwalifikacji dyrektorskich i walczy o Dubaj. Edytka, która ma możliwość tutaj i myślę, że to się stanie faktem, w tym roku znaleźć się w Dubaju. Popatrzcie znowu z tej strony. Ile kosztują wyjazdy do Dubaju? Czujemy chyba, prawda? Powagę sytuacji. 20 tysięcy ponad od osoby, tak, za 7 dni. Tak, a tutaj mamy 7 czy 8 dni nawet, bo chyba 8-dniowy jest w tym roku Dubaj. Słuchajcie, piękny wyjazd all exclusive, gdzie wszystko jest zapłacone, od przelotów, pojedzenia, pobyty w tym przepięknym, ogromnym Atlantisie, więc naprawdę to są takie pozafinansowe korzyści i też możliwości bywania w takich miejscach, które no jednak takie miejsce pracy gdzieś tam standardowe nam nie zagwarantuje chyba nigdy. I myślę, że można tutaj powiedzieć, że Oriflame jest tutaj stażowym i wymianą miejsca pracy na Oriflame, aby właśnie tutaj poświęcać czas i tutaj zacząć zarabiać, traktować Oriflame jak pracę, a tutaj tak naprawdę już trochę zadbanie o taką swoją przyszłość, bo wiecie, że Oriflame jest biznesem dziedzicznym, gdzie nikt nam tego numeru klubowicza i tej struktury zbudowania tym numerze zabrać nie może, więc tak naprawdę inwestujemy w przyszłości w ten czas taki, który poświęcamy na rozwój zespołu i swój, na zasadzie, że w przyszłości to mogę trochę nie myśleć o tym, byle do emerytury, bo te pieniądze kiedyś, które gdzieś tam nazywane są średnią emeryturą, no myślę, że w przyszłości nie będą nam potrzebne, bo możemy sami z tego dochodu pasywnego, który tutaj tworzymy, mieć naprawdę bardzo fajne zaplecze finansowe, dużo ileś razy wyższe niż to, co można uzyskać w pracy etatowej, czy w przyszłości właśnie z emerytury, która wiemy, jakie prognozy zwykle robi, że to są raczej bardzo kwoty takie bliżej tego na przetrwanie niż na to, żeby móc podróżować w przyszłości czy godnie żyć. Popatrzcie na te tytuły i te warunki, które trzeba spełnić tutaj, czyli wymagana liczba grup bezpośrednio zasponsorowane. Co to znaczy? To znaczy, ilu dyrektorów w moim zespole powinnam wypromować, aby móc być dyrektorem starszym, złotym, czy starszym złotym, szafirowym, diamentowym i wyżej. I ta ilość grup, to znaczy ilu dyrektorów u mnie w zespole, osób bezpośrednio pode mną, czy w pionie, pojawi się. Popatrzcie na tą tabelkę i dziewczyny, powiedzcie, czy wy tutaj macie coś wymarzonego dla siebie, takiego w przyszłości, takich w przyszłości powiedziałabym najbliższych lat, nie mówię miesięcy, bardziej lat.
Jak wy to widzicie, siebie tutaj? No ja nie wiem, ja na razie mogę powiedzieć, że widzę się tutaj gdzieś na miejscu dyrektora złotego albo starszego dyrektora, a może i coś więcej, zobaczymy przyszłość, ale tak mniej więcej na takim etapie się widzę. Mhm. Edytka, masz marzenie tutaj związane z tą drugą tabelką? Od samego początku, jak przyszłam, jedno marzenie, dyrektor diamentowy. Od zawsze tak miałam i po prostu do tego dążę, a wiem, że to kiedyś po prostu nastąpi, bo moje umiejętności i doświadczenie rośnie i na każdym etapie swojego rozwoju potrafię inaczej prowadzić szkolenia, inaczej rozmawiać z ludźmi, inaczej dobierać ludzi, inaczej trafiać w ludzi, którzy są właściwi i z którymi mi po drodze. A poza tym też no, mam w gronie swojej grupy naprawdę fantastyczne osoby, które są już tak wyedukowane i tak zakochane w Oriflame, że no, one muszą zostać dyrektorami, bo po to tutaj przyszły, więc nie mogę im tego zabrać. Więc rozwijamy się cały czas, szukamy swoich partnerów biznesowych. Jest ich 40 milionów w Polsce, więc wiecie, jest z kim pracować. A życie jest, wiecie co, przede mną. Mam zamiar żyć 134 lata, więc mam czas. Tak, dokładnie. I słuchajcie, tutaj naprawdę Edzia powiedziałaś punkt, czyli pracując tak, jak lubię, dobierając ludzi, których lubię, pracując, rozwijając tych, których lubię, no trochę żyjemy na własnych warunkach, oczywiście pracując i wychodząc do pracy codziennie, do pracy w Oriflame, ale jakże przyjemnej, prawda? I jeszcze mamy tą misję pomagania innym osobom, czy to kosmetycznie, czy wellnessowo, czy biznesowo. To jesteśmy, słuchajcie, zadałam też pytanie, czy wam się podoba tabelka na live, bo tutaj wszyscy piszą odpowiedzi na te moje pytania, że się podoba, że coś chcą, a teraz tak przekornie zadałam to pytanie, czy kwalifikacje dyrektorskie kolorowe się podobają, bo słuchajcie, Madzia napisała, no pewnie, że tak, więc tutaj myślimy, że Madzia Nęcka, Madziu, napisz, jaki tytuł cię interesuje w przyszłości. No i słuchajcie, moi drodzy, a jeszcze Paulinkę zapytam. Paulinka, a ty, ja wiem, że ty jesteś tutaj na samym początku tej drogi do sukcesu, ale widząc tą drogę do sukcesu, to powiedz mi, czy ty masz takie iskierki w oczach, że w przyszłości to byś chciała tutaj tą tabelkę też zaliczyć? Oj, chciałabym. Dyrektorem albo wyżej na pewno. Super, super. Moi drodzy, takie programy, które Oriflame daje nam, my dzisiaj nie będziemy ich wszystkich omawiać, ale jest ich bardzo dużo i słuchajcie, te programy w Oriflame są cały czas, w ciągu roku, te seminaria zagraniczne, te nasze programy dla liderów, te programy Witamy, Zapraszaj, programy dla sprzedawców, więc tutaj tak naprawdę praca, aby ta pierwsza tabelka i ta druga była możliwa, to jest praca z ludźmi, pomagając ludziom, ale na programach. I do tego was zachęcam, żeby te programy zawsze dobrze znać, aby się nimi zajawić i pomyśleć, który program dla kogo, w którym momencie, jak ja mogę go zaproponować albo jak go pomóc przepracować komuś, bo z tego tak naprawdę bierze się w Oriflame rozwój. No i moi drodzy, ostatni slajd tej naszego spotkania, prezentacji. Takie proste, najprostsze zebrane działania, które pomogą w tym, aby po prostu móc iść dalej. To, co powiedziałyście, to wybrzmiało. Właśnie powiedziała o tym Edytka, powiedziała o tym Ania, że jest masę doświadczeń w naszym zespole. Jest masę zebranych informacji, od wielu lat nagrane różne szkolenia, spotkania. Można to odkopać, odszukać, czy to po listach z YouTube'a, czy przewijając, scrollując naszą grupę wstecz, różne tematy wyszukać i w wolnej dosłownie chwili inspirować się, słuchać, zrobić sobie notatki, poćwiczyć, popróbować i słuchajcie, przede wszystkim tak się zajawić, bo chyba słyszycie po nas, że my jesteśmy tutaj wszystkie tak zajawione, żeby nie, już nie powiedzieć, że bardziej trzeba byłoby to dosadnie nazwać, ale jesteśmy tak zajawione, że już po prostu na maksa chyba zajawione i wykorzystujemy, co się da, do tego, aby właśnie zarówno siebie motywować, bo najważniejsza jest, słuchajcie, własna motywacja wewnętrzna do tego, żeby osiągać sukcesy, bo jak sami płyniemy, to jesteśmy w stanie rozpalać innych. Chyba się ze mną zgodzicie.
I też ludzie chyba potrzebują w dzisiejszych czasach takich pozytywnych, zakręconych i zajawionych koło siebie, bo możemy trochę ciepła im wnieść w ich życie i trochę możliwości, a nie gdzieś tam siedzieć i narzekać wspólnie. Tak, z tym się zgadzamy bardzo. Tak, ja też się z tym zgadzam, dokładnie. Musimy wyrównać energię, słuchajcie, we wszechświecie, żeby było więcej pozytywnej, więc my nie narzekamy. Okej. Okay. Uwaga. Okej, okay, dokładnie. No i słuchajcie, warto różne metody pracy próbować. Mamy grupy sprzedażowe i te facebookowe, i te takie personalne nasze na żywo wśród grona znajomych, rodziny. Paulinka o tym mówiła, że na pierwszymi odbiorcami stali się jej najbliżsi w domu, prawda? Więc to też jest grupa odbiorców, później znajomi, gdzieś tam sąsiedzi, później gdzieś tam znajomi z pracy, ze szkoły, facebookowa jakaś grupa. Różne, każdy z nas może mieć metody pracy. I na początku pokazujmy siebie, pokazujmy możliwości, pokazujmy na sobie, że to wszystko działa, a jak ludzie o coś pytają, no to starajmy się pomóc, tak jak mówi Ania, bo zawsze znajdzie się praktycznie na każde zdanie, które ktoś przy nas wypowie, odpowiedź, jaką my możemy temu człowiekowi dać i go zainspirować. Ania, chyba zgodzisz się ze mną, że... Tak, dokładnie tak. Jestem jak najbardziej tak. No powiem wam taki przykład, nawet z wczorajszego dnia, gdzie miałam spotkanie i naprawdę uwierzcie mi, że klientka, która można powiedzieć miała styczność z firmą Oriflame, ale niestety no nikt się nią nie zaopiekował, nie wiedziała co do czego. I powiem wam, że ona nie będzie nic używać z Oriflame'u, bo jej to niepotrzebne, bo jej to nie działa. Słuchajcie, ja mówię tak, ja nie będę do niczego, nie namawiam, ja... Ona mi się pyta, co się nie pasowało w moim wyglądzie? Mówi, schudłaś. Ja mówię, no schudłam. A co ty robisz? No więc temat się zaczął kręcić sam z siebie, więc ja jej opowiadałam. Dałam spróbować koktajl Natural Balance. A na końcu, słuchajcie, to jest najlepsze, co ja usłyszałam i po co ja się zarzekałam, że ja nic Oriflame'u nie będę chciała. Co się okazało? Dzisiaj dzwoniła do mnie i mówi, czy już jej przyszedł jej koktajl. Ja mówię, że no rzeczywiście, więc słuchajcie. Pani się zapisała wczoraj i od razu puściła paczkę. Tak, i słuchajcie, to jest niesamowite. Ja temu człowiekowi pomogłam i słuchajcie, no to jest niesamowita satysfakcja, że można człowieka naprowadzić na właściwe tory, pokazać mu, ale właśnie, żeby miał opiekuna, który się nim zainteresuje, pokaże, co działa, że działa, a nie, że ona nic nie wie, no bo jeżeli człowiek stoi przed półką i nie wie, co ma kupić, to jest dokładnie to samo, jak stoi przed ekranem aplikacji i on nie wie, co ma z tym zrobić. Jak spróbuje, to się zakocha. Tak, dokładnie. I dziewczyny, powiedziałyście chyba dzisiaj wszystko, co trzeba było powiedzieć, aby skutecznie wystartować, bo to wszystko, co dzisiaj na tym live się zadziało, myślę, że warto pokazać innym osobom, które do was będą też dołączać, które są w zespole, aby wszyscy oglądnęli, bo zebrałyście naprawdę wszystkie trzy, tutaj jak jesteście, zebrałyście meritum właśnie tego, czym jest Oriflame i czym jest nasza rola w Oriflame i co my tu możemy robić, jak możemy tutaj awansować, jak ludzie w zespołach mogą na się awansować. No i ta pozytywna energia, która po prostu jest niesamowicie potrzebna. Przeczytam wam komentarz i powiecie mi, czy się z tym zgadzacie. Tutaj Agnieszki Krawczyńskiej. W kobietach siła, nie ujmując naszym wspaniałym mężczyznom, ale oczywiście kobiety potrzebują wiary w swoje możliwości, bo możemy bardzo wiele, tylko musimy w to wierzyć codziennie. Bardzo ładnie. Piękna. I przede wszystkim brzmiała tu też motywacja, dlaczego warto akurat w Oriflame się rozwijać, ile ta firma daje możliwości, jakie perspektywy właśnie na przyszłość. Więc myślę, że zmotywowałyśmy wszystkich słuchających do tego, że warto. Tak. No i na koniec optymistycznym akcentem powiem wam, że Madzia Nęcka robi poziom diamentowego dyrektora również. Także słuchajcie, brawa tak, dla wszystkich. Marzenia muszą być duże, tak duże, że trzeba się ich bać. Wtedy się spełniają. Tak. Nie wolno się, słuchajcie, wiecie, zatrzymywać i ograniczać. I dokładnie, Edziu, na koniec to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, bo jak mierzymy bardzo wysoko, to słuchajcie, wszystko po drodze staje się łatwe. I jak chcemy być diamentowym, to złoty wyjdzie na bank od razu.
bo to po prostu dzieje się samo. My dążymy do diamenta, więc wszystko po drodze jest łatwiejsze. A jak sobie nisko te cele gdzieś tam zakładamy, no to wiecie, jak to jest. To nie ma do czego dążyć, nie ma jakim flow polecieć, bo jednak trzeba zakładać więcej niż sami nawet oczekujemy, widzieć się dalej niż nawet sobie wyobrażamy, bo wtedy wszystko zaczyna być łatwe, a nawet bardzo łatwe. I tak naprawdę też, Edzia, jakbym cię prosiła na koniec, byś powiedziała o takiej sile pozytywnej energii, sile przyciągania ludzi do siebie, bo ty miałaś wiele takich przypadków, że myślałaś o kimś, a za chwilę bam, spotkałam. A tak, wszystko, o czym myślimy, musi być w czasie dokonanym. Więc jeżeli zapisujemy sobie jakiś cel na dzień, na tydzień czy na katalog, to musi być to zapisane, że my już to osiągnęliśmy. Czyli bardzo ważne jest, żeby już widzieć się tam, gdzie chcemy być. Czyli idąc na spotkanie, też fajnie jest zobaczyć siebie, jak to spotkanie się skończy, ale wyobrażać sobie też osoby, z którymi chcemy współpracować. No i to się stanie już faktem. To jest naprawdę żywy przykład, że tak właśnie jest, bo czytając nawet swoją listę kontaktów codziennie albo kilka razy dziennie, to jest właśnie takie prawdopodobieństwo 99,9, że akurat na tą osobę, o której myślimy, się natkniemy i też jestem tego przykładem, że tak właśnie było, że z listy kontaktów, no to jest takie przyciąganie. W tłumie wypatrzymy człowieka, o którym myślimy. Albo on do nas zadzwoni, albo napisze, albo ktoś nam coś o nim powie, albo gdzieś się spotkamy na jakiejś imprezie czy gdziekolwiek, ale to jest bardzo ważne, żeby wyobrażać sobie to, czego chcemy w czasie dokonanym. Tak. I też słuchajcie, jakbyśmy przed sobą mieli tłum ludzi, no to widzimy tłum ludzi. Ale jeśli ja z tego tłumu mam 5 osób na swojej liście, osób, których chcę się skontaktować, tak? Tak, Edzia, to nazwaliście kontaktów, to ja w tym tłumie wypatrzę tych ludzi, prawda? Bo ja o nich myślę, bo ja tutaj mam ich napisanych i ja wiem, że ja chcę jakoś do nich dotrzeć, więc jeśli gdziekolwiek nawet na horyzoncie się pojawią, to ja ich wypatrzę i od razu będę mieć gotowe w głowie, co ja im chcę powiedzieć, co pokazać, bo ja chcę do nich dotrzeć. A jeśli ktoś sobie nikogo nie wyobraża, no to mu się wydaje, że wokół nie ma nikogo, prawda? Tak, dokładnie tak jest. No i oczywiście odwaga, bo jeszcze mogę coś dodać, to taka odwaga po prostu przełamywania swoich barier, która jest też bardzo ważna, wychodzenie ze swoich stref komfortu i nie bać się marzyć, nie bać się odezwać do ludzi, bo to jest bardzo ważny czynnik, który podciąga nasze relacje i właśnie dlatego to przyciąganie ma sens. No i chyba trzeba powiedzieć amen. Tak. Dobrnęłyśmy. Chyba to jest wszystko dzisiaj wybrzmiało. Dziękuję wam serdecznie. I co, pożegnamy się ładnie z wszystkimi? Tak. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobranoc. Dziękujemy wam za uwagę. Dobranoc. Pa, dobranoc. Pa.